Cześć, tam z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Northern Light. O, dobra, wiecie co? Kurde. Co tu się dzieje? Próbuję wyjechać, moi drodzy. Próbuję wyjechać na drogę, która się znajduje tu. Ale tu mamy jeszcze jakiś jeden znak. Jeszcze mamy jakiś znak. Kurde, do kempingu możemy jechać. Jasny gwint. Teraz stąd możemy jechać gdzieś do jakiegoś tutaj, albo w tą stronę poruszać się, albo jechać do góry. Aha. Kurczę, no i teraz co? No dobra. Nie wziąłem sprzętu wędkarskiego żadnego. Zostawiłem tutaj przecież. No ale dobra, trudno. Pojedźmy, zobaczmy, co tu się będzie działo. Tu te kwiatki są trujące, to już wiemy. Auć. Tu mamy jakieś magiczne grzyby. O, tu nas nosi. No nie, sterowanie tym skuterem to jest porażka, naprawdę, to jest jedna wielka porażka. Faktem szybko się jeździ, ale... O, jeszcze przycinka, oho. O, co to się stanęło, proszę bardzo. Teraz nie wiem, czy jadę w dobrym kierunku, czy ja przypadkiem nie wracam. Masakra. Dobra, leleni nie ruszamy już. Bo już łanami są niepotrzebne. Dobrze ja jadę w ogóle. Chyba dobrze. Nie można oddalić kamery, co też jest trochę takie lekko irytujące. Tu jeszcze mamy jakiś mostek. Ale mostek jest pęknięty. O, czyli mostkiem tędy nie przejedziemy. No dobra. Dojedziemy dalej, zobaczymy, co tam się wydarzy. Możesz bardzo czekać. Jest lisek pietrusek. Dobra, patyki mam. A, to mogę jechać. Dobra, lisko, zejdź mi z drogi, bo nie chcę się bić tym razem. Chcę tylko dojechać, zobaczyć, co tam będzie tu. O, tu mam pełno tego. Dobra. Drewna w razie czego. Tu mamy jakiegoś lelenia. No i jak zwykle, wpadasz w poślizg i lecisz bokiem. No. Tu mamy dzikusa. A ten to nawet się nie przestraszył, lele. Gdzie ja jadę? No już niedaleko, dobra. Trzeba będzie wędkę sobie skonstruować. No i... W teorii jestem na miejscu. W teorii. Ale nie widzę tu żadnego miejsca jakiegoś fajnego do zwiedzania. A jednak jest, dobra, tam jest domek jakiś przed nami. Co? 14 mam, co znowu? Nowy wpis na mapie, moi drodzy. Ja jeszcze coś tu widzę. Obóz wędkarski, dobra, obóz wędkarski. Hamuluj pięto i wysiadaj. Obóz wędkarski, czyli tu była jakaś droga.
Tędy, tylko skąd ta droga się wzięła? Dobra, mamy to obóz wędkarski, no to co? No to standardowo pozwiedzamy sobie, co po co, na co i dlaczego. Mamy skóry, szmaty, żarcia, linę wezmę. Tego może nie. Tu mamy piecyk. Ok. A tu mamy dwa piecyki. Proszę bardzo, jeden i drugi. Ale jaja. Tu mamy jeden, a tu mamy drugi. Ok. Papiry. Papiry, papiry, siekiera znowu. O, tu coś mamy. Skrzynka. A w skrzynce nic. Książek otwartych raczej. A tu druga skrzynka. Tu też nic. Dobra. Czyli tu średnio. Tu średnio. Tu mamy jakieś dwa wiaderka. Tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Dobra, to teraz może tu. Co my mamy tu? Kolejne picie. Szalik lepszy. Długi wełniany szalik. No lepszy, no to weźmy, no. Dobra. Z samochodu pozabieramy fanty, bo to, żeby już tu później nie, ewentualnie nie wracać do samochodów. Co mamy tutaj, moi drodzy? Kolejne dwie skrzynki. O, zestaw amunicji. No dobra, przyda się. Garnek, szmata. Niespecjalnie, przynajmniej na razie. Książka. Co my tu mamy? Tu mamy kolejne skrzynie. Co my tu mamy? Makarony. Makarony. Tu mamy stół. O, tu jeszcze jedna izba. Jebut, fajnoga. Ten domek taki bogatszy. Kolejny garnek, nie? Ty, ile tu tych pokoi jest? Jebut, fajnoga. Makaroni. Spodnie robocze lepsze bierzemy. Lina też może sobie wezmę. Poduszek nie ruszamy. Książek nie ma. I dobra ta chałupa. Taka konkretna, bym powiedział nawet. Obciążony minus 2 niepoczytelności. Jesteś jak obciążony? Ile ja mam tej wagi? Kurde, raptem tu kawałeczek, oni mnie tu stoją i mówię, że obciążony. Ja. Tu mamy kolejny garnek. Tu jest kubeł do solenia. Kubeł do solenia. Weźmy sobie, wrzućmy mięso i sobie posolmy to mięso. Zobaczmy. 10 godzin ma wytrzymałości. Ok. Mięso łosia. Surowe. Jak surowe, jak miało być solone? Mięso surowe, a to też surowe, no. Coś oni mnie tu w kulki lecą, nie? No, zobaczymy. Zobaczymy. Posolony, a tu też jest posolony. Okej. Okay. Teraz mamy, patrzcie, 15 godzin do rozkładu. Nawet fajne, nawet fajne, dobra. Nawet fajne, to mi się podoba, tu też jest kubeł do solenia w takim oto wypadku. To teraz tak, co my byliśmy? My byliśmy tu w tym domku. W tamtym też, bo drzwi otwarte. Tu mamy skuter, tu mamy co mamy? Tu mamy patolka. Tu mamy kolejny kubeł do solenia. A tu mamy kolejne drzwi. I kolejne skrzynki. I amunicja. Pasuje. Tuk, 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 apteczka. Bandaż, nie można. Trudno. Jest sprzęt rybacki. Dobra, mamy sprzęt rybacki. Nie wiem, czy te napoje brać, czy nie brać. Sprzęt rybacki mamy, moi drodzy. Juhu! Idziemy na ryby. Chyba. Zaraz zobaczymy, co ty, czy nam wyjdzie coś. Szmata, napój weźmiemy ten. Akurat. Co my tu mamy? Tu mamy znowu, proszę bardzo, amunicja. Kolejna zapalniczka, kolejna lina. Lina. O, jest książka.
Tu mamy antybiotyki. Tu mamy haczyk. Czytaj książkę. Poczytamy, moi drodzy. Kurde, tylko nos nas zastanie, jak my tak będziemy czytać. Ale dobra. Pułapka wędkarska, moi drodzy. Odblokowaliśmy pułapkę wędkarską. Zaraz ją zobaczymy, co ona nam tu będzie dawała. Uno momento. Pułapka wędkarska. Pułapka wędkarska, czyli sidła. Tu mamy patyk, lina, sprzęt wędkarski. Ok. A bym chciał wędkę stworzyć i co? Właśnie, ja chciałbym stworzyć wędkę. Żeby to zrobić, to trzeba... A, jeszcze tutaj te budy trzeba byłoby zbadać, zobaczyć, co tu w tych budach jest. Tu się chyba... Frozen. Maybe I can break the ice. Bo mamy siekierę przecież, nie? No mamy. O, proszę bardzo, jak płynie. No i kit malina. Mamy siekierę, to super. Tu też zamrożone. Frozen. Tak, frozen. Ty sam jesteś frozen. Frozen, oni sami frozen są. Maybe I can break the ice. No dobra. Zobaczmy, jakbyśmy chcieli wytworzyć sobie, moi drodzy, wędkę. Sprzęt rybacki już mamy. Nawet sztuk 2. Potrzebujemy wędki, czyli patyk, pióro. Pióra nie mamy. Lina, haczyk z kości. Przecież mamy haczyk z kości. Czy nie mamy? Sprzęt rybacki mamy. No dobra, a to jest sprzęt rybacki. Nie chcę go niszczyć. Chciałbym stworzyć sobie wędkę. A jeszcze tylko tutaj sobie zerknijmy. Dobra, tu mamy mapę, ok. Sprzęt rybacki. Czyli ten sprzęt rybacki to będzie chyba, no właśnie, do pułapek. No dobra, stwórzmy sobie taką pułapkę. Niech i tak będzie. A, już zamarzło? O pierdziele. Gdzie mogę taką pułapkę postawić? Mogę postawić pułapkę na wodzie. Albo... Albo w tej dziurze. Mógłbym w tej dziurze. Użyj przynęta. Aha, a teraz jak ja mam przynęty użyć? Mięsa? Można to jakoś... Przynęta. Z czego się robi przynętę? Jajka? Kurczę. Batonika z kawy? Zepsutego jakiegoś jajka. Ja. No to chyba se nie połowimy dzisiaj. Coś tak czuję. Coś tak czuję, że se nie połowimy. O, ryzyko hipotermii. Dobra, mieciu. Ryzyko hipotermii. Gdzieś szukajmy jakiejś chałupy z garnkiem. Książkę, tu jeszcze szafa jest. Nie zesnę się. Tu jest garnek, dobra. Tu jest garnek, dobra. Odpalmy sobie tu, moi drodzy, podpałka. Dawaj szmaty. Zapałki 5, 5, 10, 20. I użyj
No i dobra, tu się gotuje. To sobie ugotujemy coś. O, już nie mamy ryzyko hipotermii. Szybko. Dobra, dajmy mięsko, sobie ugotujemy zupę. No i chyba tu będziemy musieli przenocować, no bo mamy godzinę, moi drodzy, 18:42. Trochę lipa. Tu mamy drugi garnek, ale to chyba nie. Looks tasty. No lipa, no lipa, no lipa. Dobra, dawaj to. Zeżeri. Mięso zepsute. Dobra, jest mięso zepsute. Zepsuło się mięso. Uhu. Mam nadzieję, że może mięso zepsute będzie lepsze, co? O, tu może teraz. Można to rozdrobnić jakoś? No nie można. Mięso zepsute jest za duże. No to teraz, kurde. Co tu można tu wrzucić? Powiedzcie mi, co tu można wrzucić przynęto? Kurde. Co to zrobić? A może tu? Może... Frozen. Maybe I can break the ice. Użyj dziury. Narzędzie. Pasuje, przynęta, może tu? Zepsute. No to haliera wie, co tu zrobić, żeby to miało ręce i nogi, no. Jak to zacząć łapać te rybki, nie? A czy można ugotować zepsute jedzenie? Nie można. Dobra, może żeby... Ty durniu! No ja, żebym zażarł się tej. Ja. Ty, ale teraz tak, ogień. Czy to na pewno jest tylko jeden? Nie, no patrzcie, tu jest paliwo, tu jest ten. Ale mi się tu jeszcze coś pokazywało. O, patrzcie, pojemnik. I nie można odchylić głowy? Ej. No, autentycznie, patrzcie. Są jeszcze dwa. Dwa sloty. Dwa sloty do poprawy. Do poprawy. Zostało to zepsute. Haliera. Dobra. Chyba sobie nie połapiemy tych ryb w takim oto wypadku. Bo nie wiem na co. Nie wiem na co. Trzeba gorączki, zatrucie pokarmowe trzeba zbić. Wielkami. Cztery tam chyba były. Tak, wyleczono zatrucie. Dobra. Statystyki. Statystyki pełne. No ale dobra. No wszystko pięknie, ładnie. Tylko dlaczego nie mogę tutaj nic... Co ja mam jeszcze do jedzenia? Co jeszcze mogłem tu użyć? Jajko mogłem użyć. Mógłbym czy nie mógłbym? No chyba nie. No może? Frozen. Must break the ice somehow. Przynęta. No jajko też nie działa. Batonik. Pasta. Pomidory. Kurczę. A myślałem, że sobie połapię ryby. A tu ząg.
Czyli jednak nie wszystko, moi drodzy, tutaj działa. Chociaż może czekajcie, może jeszcze jakbym coś upolował. Może jakiegoś... Co to? Nie wiem, co to za zwierz. Ale chyba misio. No, biegnę w razie czego. Nie, pierdziele. O-o. Houston, mamy problem. Ciekawe, czy on do chałupy wejdzie. O kurr. Dostał, dostał. Jo. Jednym strzałem. Dobra, walnij niedźwiedzia. Dobra, wolałbyś nie robić tam pieprzysz głupoty, chłopie. Bierz i nie gadaj, a nie. Skóra niedźwiedzia. Uhuhu. Co my tu mamy? Ale kurde, no. Dobra, mięso to dobrze by było. Mięso dobrze byłoby ogarnąć. Tylko my tu nie mamy. No to mamy pełno. Ej, mamy ten haczyk. Teraz nie mogę wziąć, też nie mogę wziąć. Dobra, poczekaj, misiu, w takim razie, bo mamy tu za dużo tych gratów. Ale jakbyśmy trochę je poprzesuwali, to powinno nam się tutaj zmieścić, chociaż niekoniecznie. Ale warto spróbować, nie? Tylko czemu to tak durnie się to przesuwa, to nie mam zielonego pojęcia. Coś tu jest nie halo. Coś tu jest nie halo, ale jeszcze nie wiem co. Ale to nic. Spróbuj. O, królik. Kurde. Teraz mogę. Mamy skórę. Dobra, mamy skórę. Mamy zwykłe surowe mięso. Dobra, tam jest pułapka. Może surowe mięso zadziała, co? Przynęta. Surowe mięso? Surowe mięso też nie? Kurde, naprawdę? To na kut mnie ta pułapka. Frozen. No. Must break the ice somehow. Dobra, cicho, zamknij się. A może tu surowe mięso zadziała? Działa. Dobra, jak się robi wędkę? W takim oto wypadku może tak zrobimy. Wędka, wędka, wytwarzanie. Pióro mamy, linę mamy, haczyk mamy. Wędka jest tu. Ok, czyli na to wychodzi, że mamy za dużo siekier. Może być. Użyj, no użyj. Może tak? Przynęta.
No mięso nie działa, no i teraz co ja mam zrobić, kurde. Czyli sobie chyba ryb nie połapiemy, moi drodzy. Chyba na to wychodzi. Ale może pójdźmy sobie tutaj, posulmy to mięsko. O. Posulmy sobie mięsko. No zawsze to będzie coś, nie? A, to patrzcie, te posolone jest takie insze trochę, nie? To jest posolone. Na to wychodzi, prawda? Dobra, weźmy te, sprawdźmy. Te nie jest posolone. A weźmy te. Sprawdźmy, te jest posolone, dobra. Czyli tak, te posolone sobie tam wrzucimy. Tu już mamy gotowe, gotowe. Posolimy. Nie wiem czym, bo soli przecież nie mam, nie? Dobra, spoko, zaraz, czekaj, chłopie. Zaraz pójdziemy do... pójdziemy zaraz do chałupy. Tylko sobie posolę mięsko. 2 dni jajko, 2 dni, 2 dni 13. Aha. To nie posoliło się do końca? Czy posoliło się? Posolone, dobra. Mamy posolone mięso, tu się pali nam chałupinka. Dobra, zamykamy to. Mamy godzinę, moi drodzy, 22:38. Co my tu mamy? Użyjmy paliwa trochę. Użyjmy trochę jedzenia. I mamy tylko gorączkę. Pióro. Pióro weźmiemy. Dobra. Jeszcze nie czas na gadanie. Tu taki głupot, nie? Mięso z niedźwiedzia 2 dni ma okres wytrzymałości. To już jest nawet ładnie, bym powiedział. To już byłoby ładnie. Tylko jak zwykle ja tu za dużo gratów mam wszystkiego. Skóra z niedźwiedzia. Mamy wędkę. Tylko co mi z tej wędki, jak ona nie działa? Jak ona nie działa, no to co? Nie wiem. Nie wiem, co my mamy tutaj zrobić teraz, panie i panowie. Dobra, zerknijmy trochę na tą mapę i chyba trzeba będzie jechać dalej w takim razie. Dobra. Weźmy się... prześpijmy do rana, zbierzmy energię. O, proszę bardzo, mamy godzinę. Dobrą godzinę mamy. Mamy dobrą godzinę. Smells good. Zjedzmy sobie. Czy my garnek mamy? Nie mamy, ale już mamy. Dobra, garnek zabiorę. Te podpałki bym wyrzucił. No nie wiem, co z tą wędką zrobić mam, bo ona mnie tak trochę drażni. Może tą wędkę wyrzucę na razie, bo nie wiem, czy mi się będzie chciało łapać ryby. Więc wędkę sobie wyrzucimy i jedziemy dalej, bo to tak nie może być. No to sobie wezmę drugą siekierę, bo zaraz mi się nóż skończy. Tak? No, nóż jest trochę słaby.
No dobra, skoro tu nie możemy nic zrobić, żarcia mamy od groma i ciut-ciut, nie? Więc możemy sobie śmiało jechać. Mamy żarcia, mamy picia, mamy wszystkiego. To w takim razie spadamy stąd. Upolowaliśmy misia. Co prawda nie białego. Nestor będzie zawiedziony. To nie był biały misio. No ale dobra. Ale był misio. Gdyby nie było. Dobra, jedziemy teraz tą drogą. Teraz co my tu mamy? Za znaki, moi drodzy. To są trzy domki. Czekaj, tu są trzy domki. I co tu jest? I tu jest jakaś hala jeszcze. Trzy domki tam, a tu jest hala. Dobra, jedziemy do tej hali w takim razie. Zobaczymy, co tu będzie. W sumie jesteśmy coraz bliżej, można by powiedzieć, naszego obozu. Tutaj można byłoby ogarnąć te skóry, nie? Tak myślę. No ale dobra, zobaczymy. Tu jeszcze gorączka mi nie przeszła, to niedobrze. Ale no dobra, sobie pozwiedzajmy, no co by nie było, nie? Gdzieś trzeba jechać i gdzieś trzeba zwiedzić. Ale zanim to zrobimy, zobaczmy, co my mamy. Badaj główne lokacje wyspy, znalazł sposób na ucieczkę. Dobra, to to. Nic więcej tu nie ma? To są jakieś tam... zachowania podobne do antybiotyków. Czarna huba. Nic nie mamy. Hipotermia. Tu mamy tylko te dwie notatki, mało. To ewentualnie możemy szałas jeszcze sobie zbudować. I te durne pułapki, które nie działają. Dobra, Leleńku, wejdź na mnie z dróżki. Bo nie chcę ci zrobić krzywdy. O. Ciągle idziemy wzdłuż rzeki, czyli tutaj będzie nas odgradzać rzeka. No w sumie może być, nie? Oho. O, skutecznie na górkach sobie nie daje rady. Za to lata bokiem jak ta lala. Oho, i zawiecha. No więc sami, moi drodzy, widzicie, jest to, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, jest to wczesny dostęp dopiero. Błędy mogą się zdarzać. No jak widać, się zdarzają. Nawet, o, mamy drugiego misia. Też nie białego. Nestor, niestety nie ma tu białych misi. No dobra, może go ominiemy. Czy on będzie chciał mnie atakować? Nie wiem. Nie wiem, na razie go nie będę sprawdzał. Ale dojeżdżamy, moi drodzy, do jakiegoś czegoś. Uj, uj, uj. Tam mamy co? No, tu jest łoś chyba, co? Klępa. Samica łosia, dobra. To ją też zostawimy, niech się rozmnaża na później. Jedźmy tu, zobaczmy, co tu się dzieje. Gdzieśmy dojechali. Nowy wpis na mapie, do jakiegoś magazynu. Tu mamy znaczek. Ale i tam jest droga jeszcze jakaś. No nie wierzę, no takie zawiechy. Co tu się dzieje?
Is anybody there? No właśnie, jest to kto? Co my tu mamy, moi drodzy? Mamy jakiś garaż naprawczy. Mamy, proszę bardzo, aktywne źródło paliwa. Mogę nabrać w ten garnek? W garnek paliwo, nie? Dobra. Jak zwykle ja tu jeszcze przeciążony latam. To też jest dobre. Dobra, pierwsze co to auta, nie? Żeby już tu dwa razy nie latać. Co my tu mamy? Złom. Złom się przyda, bo zaraz trzeba będzie nóż jakiś tam skonstruować. Lepsiejszy. Tu już nic nie mamy. No tu mamy kolejną puszkę, ale już miejsca nie mamy na puszki. No, chyba że sobie zrobimy miejsce na puszki. O, w sumie to można byłoby dużo tutaj miejsca zrobić, moi drodzy. Na te puszki. Tylko nie wiem, czy ja chcę robić miejsca, ale dobra, puszka, bierz puszkę. Czyli tak, tu już więcej nic nie ma. Budynek zostawimy sobie na końcu. Budynek sobie zostawimy na końcu, dobra. Czyli patolki też już mamy wszystkie ogarnięte, na to wychodzi. Prawda? Tak jest. Ile ważymy? 47 kg. Jebut, fajnego. O, amunicjone. Amunicjone sobie zabierzemy. Co my tu mamy? Kolejny złom. Tu mamy 30 piękną, ładną. Prawie amerykańsko. A tu można otwierać drzwi, a ja skaczę jak małpa, nie? Dobry? Dobry goguś? Dobry. Dobra, drzwi sobie. No kurde, no nie wierzę. Z tymi zawiechami to jest masakra. Tu też można otwierać drzwi. Dobra, to sobie otworzymy. Aj, tu jest piętrowe. Jeszcze coś na górze jest. Okej, dobra. Zbadamy to, zbadamy. Co my tu mamy? Jest kolejna amunicjone. Tu raczej w tych koparkach nic nie ma. Co my tu mamy? Tu raczej nic nie mamy. Okej. Butle z gazem nie. Okej. Do tej gorączki. Jeszcze trochę tej gorączki musi minąć. Dobrze byłoby ugotować zupę z szyszkami. O! O! To by było dobre. No dobra, to teraz tak, co my tu mamy, moi drodzy? Kłódka, jest kłódka. Tu mamy, co oni tu mają? Mają traktory. Co my mamy tu? Złom kolejny. Łopaty. Jeszcze jeden złom. Ja zaraz miejsca nie będę miał, prawda? No właśnie. Ale możemy rozerwać kości. Zawsze trochę nam tu miejsca zostanie, nie? Okej. Tu mamy skrzynię. A, to skrzynia z tej strony. Złom. Dobra, chodźmy z drugiej mańki w takim razie na tę skrzynię. No. Chyba nie nada. Nie po mojej myśli. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakieś żarełko. O. Makaron mogę sobie wziąć. Mamy kolejny złom. Co złomu mamy od groma? Dobra, złomu już więcej nie bierzemy. Złomu nie bierzemy. Aha, te skrzynki z tamtej strony. No co za dziady. Co my tu mamy? Papierowe odpady, złom nie. Spodnie robocze lepsze weźmiemy. Koszulka, kurtka lotnicza gorsza nie bierzemy. Tu mamy od groma i ciut złomu. Mogę nawet porąbać chyba.
O, tu mamy szampana, moi drodzy. Wino mszalne. To trzeba byłoby coś ugotować, nie? A ciekawe, jakbym je skonsumował od razu. Co by było? 4 poczytelności, 40 nawodnienia, energii nawet. Jo, pa. I nie jestem pijany. Ha? Można? Można. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Szalik. Gorszy. Nie bierzemy. Złom. Nie bierzemy. Dobra, szafki. W szafkach baton czekoladowy. Kurza twarz. Dobra, dawaj to ognisko, gotujemy sobie. Chociaż czekajcie, czekajcie. Może to bez sensu? Nie, no, no nie jest sens. Dobra, dawaj ognisko. Na środek. Papir. Zapałki 4, proszę. Zapalamy. Elegancio. Garnek, proszę, elegancio, gotuj. Trzeba to będzie wyjadać, no bo może makaron sobie, o. Ugotujemy. Co wy na to? Zobaczymy, czy da się makaron ugotować. Da się makaron ugotować. Dobra, da się makaron. To jeszcze mięsko dołożymy do tego. Elegancko, nie? Dobra. Tu, tu, tu. Co my mamy? Kolejny rosół jakiś. Kurde, dużo tego. Dużo tego, dużo. Dobra. Not cooked enough. No. Bo się zjara mi to mięso zaraz. Tu może byśmy zrobili tak. Tu starego noża byśmy wyrzucili, bo on już się nie będzie nadawał do niczego. A wytworzymy sobie, moi drodzy, nowego noża. Nóż ze złomu. Proszę bardzo. Siekierki mamy dwie. Włócznie. Dobra, mięsko. Jeszcze się nie ugotowało. Jebu, twoja noga. Gotujemy te mięso, bo tutaj, kurde, tu jak coś, to zaraz jajkami się dobijemy. Tam zaraz ten batonik czekoladowy trzeba zabrać. Not cooked enough. No dawaj, szybciej, bo nie mam czasu. Jo, gotowane. Dobra, masz. A te możemy spalić nawet, a co tam? Tu gdzieś był batonik czekoladowy, dobra. Tu więcej nic nie mamy. Tu mamy kolejny złom, nie? Tu mamy kolegę. Kolegę ze złomem też nie. Jakieś bojlery. Tu nie mamy nic. O, ale tu zaraz może coś będziemy mieli. O, zajumali akumulator pół silnika. Dobra, to tu też nic nie mamy. Tu za to mamy wódkę mamy. Dobra, dawaj tam. Minus 15 nawodnienia. Kolejna zapalniczka. Naprawdę nie ma miejsca. No nie przesadzajcie. Żebym ja nie miał miejsca na zapalniczkę. No nie, bo mamy kupę złomu. Dobra. Ale za to nawodnienie mi spadło. Już mam mroczki w oczach. Ale ja. Fragment mapy. Moi drodzy, fragment mapy. Odkryliśmy fragment mapy, który nas interesował, czy niekoniecznie? Chyba tak. Tak. Tak, ten fragment mapy nas interesował. Dobrze.
Tak jest. Tu ten garaż, jesteśmy teraz tu w tym garażu. Tu były te domki. Główna baza moja jest tu gdzieś. A my sobie pojechaliśmy tak. O tak. A musimy jechać tam dalej. Ale dobra, pojedziemy sobie tędy. Czekaj, bo ten to już nawalony, ty ledwo chodzi. A, nawodnienia ci brakuje. Dobra, o to chodziło. Nawodnienia brakuje, to... To się nawadniajmy, nie? Jak teraz? Jeszcze? Jeszcze ci brakuje nawodnienia? Proszę bardzo, masz, chłopie. A tu puszki się robią w powietrzu. No dobra. Olać system. Ale tam mi się wydawało, że tam było pięterko. Albo to taka hala duża po prostu. A pięterka nie ma. Nie ma. No dobra, tu już więcej nic chyba nie mamy do zrobienia, moi drodzy, więc nawet nie będziemy więcej szukać. Możemy tylko ewentualnie jeszcze zobaczyć, co nam daje. Dobra, tam. Co nam daje, moi drodzy, makar. Makaron daje 5 poczytalności, 60 głodu, 15 energii, 10 ciepła. No i dobra. Aha, i tu nie mamy teraz... Mamy tyle tego wszystkiego, że nie mamy gdzie tego zabrać. Ah, burned. Że już nie wspomnę o jedzeniu, prawda? No właśnie. Ej, no właśnie. Czyli trzeba co? Znowu zrobić jakieś kurde rotacje chyba, co? Bo to niki mi się na pewno przydadzą. To będziemy zaraz zjadać. Tu byśmy wyrzucili sobie papiery, bo nam niepotrzebne. To garnek już powinien wejść, nie? Tu oczywiście jest burdello bum bum. O! O! Ta skóra z niedźwiedzia mnie tu tak... Czemu to nie chce wejść tu teraz? Bo co? No i widzicie, jakie to jest głupie. W sumie te dwie zapalniczki mogę tu wyrzucić, bo po co mi one? Trzy mi starczy. Tu tę amunicję bym dopchnął sobie do końca, to by było w ogóle bajka. Haczyki. Nie wiem, czy mi te haczyki na razie będą potrzebne. To je też wyrzucimy. Kula karabinowa, a tu jest też kula karabinowa. Okej. Teraz tak, trzeba byłoby tak, linę przesunąć do dołu. Ten sprzęt wędkarski. A, poszedł won. Pióro, szmatka, sratka. O! Teraz tak tego nie przesuniemy, co nie? Złom 3 na 3. To czemu on się nie chce tu skleić? Dziadostwo jedne. Ojej, no jak człowiek ma się nie denerwować, powiedzcie sami, jak człowiek ma się nie denerwować. W sumie to zapałki mogę tu machnąć, będzie git. To będzie git, dobra, teraz kura, o! Teraz to by mi pasowało. Teraz muszę tylko garnek zabrać, zrobić mały porządek od nowa. O! No pa,
Puszka. Puszka. Mówię puszka. Kurde. Ale gówno. No. Ale jaja, co? O. Dopiero. Dobra, szmata 3 na 3. To tu zostaje, to tu zostaje. O. Dobra, jedziemy dalej, moi drodzy. Jedziemy dalej. Gorączka nam mija. Nic tu ciekawego nie ma, oprócz tego, że tu jest auć, paliwko. Teraz tak, tu mamy jeszcze jakieś znaki. Znaki, trzy domki i coś jeszcze, stop, prr. Czekaj, skąd? Tu mamy jakąś kopalnię jeszcze, jo. Trzy domki były tam. Trzy domki to było... To. My są tu. Dobra, to jedziemy do kopalni. Tak, bo ja tędy przyjechałem chyba, nie? Dobra, jedziemy do kopalni. Zobaczymy, gdzie jest ta kopalnia w takim oto wypadku. Tak mi się wydaje, że jest to kopalnia. Mam nadzieję, że dobrze myślę. Kolejny misio. Również niebiały. Przykro mi bardzo, ale... No nie ma białych misiów. No Nestor, co ja na to poradzę? Bardzo bym chciał, ale niestety nie mogę. Nie mogę ich znaleźć. Dobra, gdzie ja jadę, moi drodzy? Ja jadę tu. Czy ja się oddalam tak na dobrą sprawę? Tak mi się wydaje, że ja się... Że ja się oddalam od moich terytoriów, no właśnie. To nic, to nic. Nie jest źle. Spoko, damy radę. Ten tu stanął, pierwszeństwo wymusza. Aha, no, przez takiego barana, no zobaczcie co się dzieje. No przez tego barana, kurde, a mnie tak masz na wszystkie strony. O, chyba dojeżdżamy do kopalni. Nowy wpis na mapie, dojechaliśmy do kopalni. Juhu! Juhu, dojechaliśmy do kopalni. Ole, ty, jakie fajne te fury. Takie przedwiekowe, bardzo przedwiekowe. Coś tu na pace nie ma, nic. Nowy wpis na mapie, kopalnia węgla, wungla. Kopalnia wungla jest tu, dobra. Nowy wpis na mapie, ale to tylko nowy wpis na mapie, dobra. Jest kopalnia wungla, a obok kopalni wungla jest chałupa, a obok chałupy jest nie wiadomo co. Jest kopalnia wungla, tam się przejdziemy. Przejdziemy się. Co my tu mamy, moi drodzy? Lina. Linę bierzemy, bo lina się nam przyda. Tylko czego on tak skacze? Co tu się stanęło? Co tu jest z tym daszkiem? Też coś jest zepsutego? Co my tu mamy, moi drodzy? Mamy tu żarełko, spoko. Spoko. Kolejne żarełko, spoko. Kolejne żarełko, spoko. Kuchenka, papiry. Tu, tu, tu. Tu mamy wyjście na ganek. Dobra. Tu mamy, co my tu mamy? Tu mamy apteczkę. Prochy. Proch. O, co to jest? Świetlik. Mam świetlika, moi drodzy. Czyli tu jest, a ja mogę go jakoś wyrzucić. Wziąłem sobie świetlika, tylko ja bym chciał go teraz, nie wiem, wyrzucić. Ale chyba to się nie uda.
Co my tu mamy, moi drodzy? Płaszcz marynarski, no bierzem, jak nic. A tu mamy kurtkę z futrzanym kapturem. Jest słabsza. No to jest lepsze. Szmatę, ale mamy jakiegoś fajnego świetlika. Tylko ten świetlik, teraz pytanie, czy on się kończy? No kiedyś się kończy, nie? Dobra, góry tu nie mamy. To jeszcze, moi drodzy, tak na szybko chyba pociśniemy do tej kopalni. Bo już zbliża się godzina, że tak powiem, ale pociśniemy do tej kopalni, zobaczymy, co tu się w tej kopalni będzie działo. Może tam coś ciekawego jeszcze znajdziemy. Deski na przykład. O, jakbyście chcieli budować dom, to tu są deski w kopalni. Na przykład. Albo płot jakiś, albo nie wiem. A jak to wygląda na mapie? My tędy podążamy cały czas. No dobra. O kurde, a tu jest rozdwojenie jaźni, moi drodzy. Rozdwojenie jaźni. W prawo czy w lewo? Dobra, w prawo jest zamknięte. W prawo jest zamknięte, ale tam coś jeszcze jest. Zobaczcie. Tam coś jest w tej dziurze. Dobra, prawo jest zamknięte, to idziemy dalej. Ja to zawsze korzystam z takiego systemu, że jak idę na przykład gdzieś, no załóżmy w kopalniach, to trzymam się zawsze na przykład lewej strony albo prawej strony. Skręcam zawsze w prawo, gdzieś tam zawsze dojdę. Co my tu mamy? Tu mamy węgiel drzewny. Ale co, czekaj, węgiel drzewny to jest jako... jako co? Jako lekarstwa, nie? Węgiel drzewny, dobra. Dobra, dobra, węgiel drzewny, git malina. Szedłem tam, to teraz idę tu. Węgiel drzewny. Tego węgla trochę jest. I to było to zasypane tam, nie wiadomo. Co my tu mamy, moi drodzy? Pochodnie mamy. Kolejny węgiel drzewny, tu mamy ryż. No nie wiem, co jest lepsze. Czy ten świetlik? Czy ta pochodnia? Dobra, nie mamy miejsca na węgiel drzewny. I to chyba było tu zawalone, co? Tak jest, to było to, co było to z tej strony, żeśmy widzieli gdzieś. Albo i nie. Ale wydaje mi się, że tak. Dobra, tu, 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 tu. Jak wygląda ten świetlik? Się kiedyś kończy. I dlaczego już nie ma miejsca na węgla? No nie ma miejsca, no dobra. To już więcej węgla nie będziemy zbierać, bo tego węgla sporo mamy. Ale ja bym to pochodnie przytulił. Ale żeby to zrobić, to trzeba się pozbyć jednej siekiery, na przykład tej. I wziąć sobie to. I teraz możemy na przykład za pomocą trójki dodatkowo sobie zapalić pochodnie. To nie dość, że mam świetlika, to jeszcze mam pochodnie. O! Tak? Tak, dobra, czekajcie, bo ja już teraz nie pamiętam. Gdzieżem ja szedł, żebym się pogubił. Tu było to zawalisko. I pewnie tu będzie zawalisko. Czy ja tędy przyszedłem? Nie, nie przyszedłem, bo są skrzynki zamknięte. Linę weźmy. Węgiel drzewny. Tu jest zawalisko. O, to ja to widziałem. Dobra, to z tej strony to widziałem. Nie tamto, tylko to. Okej, pasuje. Okej, pasuje. Która godzina? 15:18. Teraz tak, tu, 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 to musimy tu z powrotem wyjść. Tam już dalej nie mamy nic, oprócz tego, że nam gdzieś woda tu kapie. I idziemy dalej w prawo. Weszliśmy w prawo i idziemy dalej w prawo i wychodzimy w prawo. Nie, w prawo, co ja mówię, w lewo. No dobra, i dochodzimy, moi drodzy, do wagoniku. I teraz pytanie, czy...
Kurde, ta kopalnia. Coś podejrzewam, że ta kopalnia będzie daleko, daleko, daleko jeszcze się ciągnęła. Albo i nie. No dobra, no to wiecie co? Sam węgiel. Co my tu mamy? Tu mamy kolejną pochodnię. Nie możemy jej wziąć, bo ta się kończy. Ale dobra. Tu mamy dechy. Dobra, zwiedzimy tak na szybko, moi drodzy, jeszcze może daleko, daleko ona się nie będzie ciągnęła. Oby. No i się daleko nie ciągnie. I daleko się nie ciągnie, więc możemy wychodzić. Tak na dobrą sprawę, ale jak sami słyszycie, tam na tym, na zewnątrz pizga niesamowicie, więc chyba raczej nie pójdziemy na dzisiaj dalej w podróż. Tak myślę. Dobra, to pochodnie można wyrzucić. Ciuż. A weźmiemy sobie tą pochodnię w razie czego. Ona też jest tylko do połowy. Ale dziady. Ale dziady oszukisty. Myślałem, że ona cała, ona do połowy. No nic, pójdziemy sobie ze świetlikiem. No to co, moi drodzy? Ja to myślę, że to dzisiaj sobie nic tego nie... Nie zrobimy. Czyli ja wracam do chałupy, zaczynam się przygotowywać na noc. Ugotujemy sobie jakiś ryż. Może. Jajka w sumie też można zjeść już, nie? Wody nam brakuje. No, to tak jak mówię, ja idę do chałupy w takim razie, a w kolejnym odcineczku chyba wyruszymy gdzieś tam dalej, w kolejną podróż. Jeszcze nie wiem gdzie, tylko mi mapy brakuje najgorzej. Czekaj, no mapy mi brakuje. Się obawiam, że może gdzieś ja tą mapę przeoczyłem i to może być problem. Albo i nie. Albo tej mapy nigdy tu nie było. Dobra, wychodzimy stąd. Tylko czekaj, jak to się wychodziło? Ten dyk? Tam było zablokowane. Czyli tu. Na to wychodzi, że chyba tu. Nie, bo która jest godzina? 16. No to ja i tak daleko nie dojadę. Zanim ja stąd wyjdę, zanim odpalę, to zaraz będzie ciemna noc, będzie pizgało jeszcze gorzej, bo teraz tutaj mamy chociaż temperaturę 15 stopni na plusie, to jest elegancko. Jak widzimy, będziemy mieli z minus 30 parę. Chyba. No. Tak, tak jak myślę, no. O, już tu pizga, okej, okay, dobra. Ty. Zobaczmy temperatura. Minus 49. Dobra, cześć jak czapka. Chłopie. Cześć jak czapka. Nie ma tu co się bawić, ale czekajcie, czy ja mogę tego świetlika wyrzucić jakoś? Ja nawet nie wiem, gdzie ja go mam. To jest problem. Bo już nie chcę, żeby on mi świecił. Fajny był, ale już nie chcę. No nie no. No nie no. Dobra, daj kawałek papieru. Nie będziemy marnować. Tu se dołożymy i zapałkami rozpalimy, moi drodzy. Będziemy mieli żarcia i wszystkiego innego pełno pod dostatkiem. Tak jest, czyli co? Standardowo zupka. Standardowo miseczka i gotujemy wodę. Więc ja, moi drodzy, tutaj sobie pogotuję, a widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej.